jesteśmy sobie w parku. Piotr jest chyba też zmęczony. Piotruś, co? Zmęczony jesteś? No tak widać, że nie chce się Piotruś ani bawić, ani chodzić. No to coś go tutaj zmęczyło. Myślę, że go zmęczyło to moje ranne wstanie i moja praca. Bo on też wtedy wstał i mi pomagał. Pomagał. Raczej próbował kraść. No ale zobaczył, że nie ma co, bo bez nie było na torcie, więc wkurzał się, no i rozprasowywał mi cebulę. Piotruś. Moi drodzy, no tak jak wam mówiłam w poprzednim tym króciutkim vlogu, będę się żegnać, jeszcze nie wiem kiedy, jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale naprawdę mnie bardzo, bardzo denerwuje ta szczęka i to nie jest do pokazania. Myślę, że po 16 listopada to się wszystko rozstrzygnie. Znaczy na pewno jeszcze pojedziemy razem na turnus logopedyczny. 25 września jedziemy. No i oczywiście też wam zdam relację stamtąd, bo macie swój wkład w to, że jedziemy na ten turnus jeszcze raz. Na co już czekamy, powiem szczerze. A tak to, co mogę powiedzieć, jesteśmy cholernie wykończeni. Nie mamy w tym roku wakacji żadnych. Niestety, ale sytuacja finansowa nam nie pozwala na żadne wyjazdy takie. No i co jeszcze? Piotr, chcesz się pokazać? Piotr? Piotr? Pokaż się tutaj. Piotruś, pomachaj! Tu, patrz, tu. Piotruś. Piotruś ma focha, nie chce się pokazać. Piotruniu, tu! Tu, kwiatuszku, tu! Patrz tutaj, o, tu! No i nie chce Piotr, no nic na siłę. Dobra, zaraz sobie pójdziemy gdzieś tam pospacerować. Zobaczymy, co wam pokażemy. Wiecie co, w tym parku naszym było tak strasznie głośno, że postanowiliśmy stamtąd wyjść i przyszliśmy sobie na teren kościoła. Okazuje się, że za 10 minut jest msza, więc pewnie zostaniemy na mszę. Ale tak sobie pomyślałam jeszcze o tym naszym parku i powiem wam coś ciekawego. Ostatnio widuję coraz częściej na ulicy takie billboardy z pytaniem, gdzie są te dzieci, i tam są niechcący przerwałam. O co chodzi? Na billboardzie są po prostu pytania, gdzie są dzieci z danego roku i są podane 3 daty. Jeśli ja dobrze zrozumiałam, to chodzi o to, że jest niż demograficzny, że coraz mniej dzieci się rodzi i dzieci urodzone w tych podanych datach jest ich po prostu coraz mniej. Ja nie wiem, powiem szczerze, skąd ktoś wziął te dane, bo sądząc po moim mieście, gdzie mieszkam, znajdę sobie w internecie dane jakieś, ile tu mieszka osób, a uwierzcie mi, mieszka strasznie dużo. Te miasto Józefosław to jest po prostu dzieciarnia. Dzieci w parku jest ogrom, na ulicach bardzo dużo, naprawdę, więc skąd takie dane są brane, no nie wiem. Zapraszam was do dyskusji, może wy wiecie. Dobrze, my sobie tutaj pospacerowaliśmy. Tutaj jest jakiś ksiądz kanonik Stanisław Gaśnewicz, zmarł w 2016 roku. No dobra, a tam jest Piotr, więc teraz to wejście skończę i zaraz porozmawiamy na ten temat, na życiowe tematy porozmawiamy. Powiem wam, że teraz wyszliśmy z kościoła po całej mszy i ten Asior wytrzymał całą mszę, mało tego, jego tam msza w ogóle nie interesowała, tam dzwony, nie dzwony, tam że ksiądz mówi, nic go to nie obchodziło, nic go nie ruszało. Idziemy do domu, no z pytaniem do was, gdzie te dzieci, o co chodzi w tej kampanii, dlaczego pytają, że jest coraz mniej dzieci, kiedy ja naprawdę w moim mieście mam ich od groma. I mam nadzieję, że ja dobrze zrozumiałam tą kampanię, jeżeli wy słyszeliście o tych billboardach, bo w Warszawie jest ich pełno, to zapraszam was do dyskusji. Gdzie te dzieci? Tu! Tam! Z tyłu!
Moi drodzy, spojrzałam teraz w internecie, o co chodzi z tymi plakatami, tymi billboardami, które są w Warszawie. Okazuje się, że one są w trzech miastach. Chodzi o brak dzietności. Po prostu. Z roku na rok coraz mniej dzieci się rodzi. No, ja jestem tym zaskoczona. W moim mieście wręcz widać odwrotnie. Dzisiaj widziałam pełno kobiet w ciąży. Dzieci u nas mieszka naprawdę dużo. No nie wiem, może to tak po prostu, bo to takie miasto jest. Naprawdę, jak tylko znajdę jakieś dane demograficzne, jakąś statystykę, ile tu ludzi mieszka, to Wam pokażę i zapraszam Was do dyskusji, bo ciekawa jestem, jak to jest u Was w Waszych miastach. 1% tej dzietności właśnie czeka na kolację, więc słuchajcie, ja mu teraz zrobię tą kolację. Jeszcze raz go pochwalę, że pięknie się zachowywał w kościele. Dostał błogosławieństwo od proboszcza naszego. Chyba to był proboszcz, nie wiem, ja się tam nie znam na tych tytułach kapłańskich. I był naprawdę bardzo grzeczny. No to chyba zasłużył na dobrą kolacyjkę. Naleśniki z mąki orkiszowej, bezglutenowej. No, co tam dam do nich dam, to zaraz zobaczę. Kochani, szukałam w internecie, szukałam w Google i nie potrafiłam jakoś tak znaleźć danych demograficznych, ile ludzi mieszka w Piasecznie. Dowiedziałam się, że w zeszłym roku w Piasecznie się urodziło 634 dzieci. Teraz nie wiem, ile w tym prawdy, czy ja dobrze patrzyłam. No, w każdym razie taką liczbę znalazłam. 10 lat temu, 23 grudnia o godzinie 11:05, 1% tej populacji przyszedł na świat. Chciałabym Wam powiedzieć trochę o moim syneczku, tak przez chwileczkę i tyle, ile mogę przy nim powiedzieć. A mogę powiedzieć same superlatywy, słuchajcie. Obrałam na niego taktykę, która ludziom się wydaje... Nie wiem jaka, co mnie tam obchodzi, co ludzie myślą, ale ja po prostu zaczęłam z nim, zaczęłam, ja zawsze z nim rozmawiałam. Ale wiecie, jak ja teraz to robię? Nie będę tego pokazywać, bo to nie jest na pokaz. Ale ja po prostu jego traktuję jak normalnego człowieka. Normalnie z nim rozmawiam. Klękam do niego, żeby być na wysokości jego oczu. Ta interakcja nam wychodzi cudownie, słuchajcie. On jest spokojny, mówię do niego spokojnie. Mówię do niego wyrazami takimi, żeby ich nie było za dużo, więc po prostu treściwie, krótko, a treściwie. No i ta relacja jest po prostu piękna, słuchajcie. No, oj, przepraszam, no muszę tak poprawić. No, wiecie o tym, że ja nagrywam komórką i ja nie mam kijka do selfie, także no, tak się męczę, ale myślę, że po moim leczeniu, a może i przed, będę mieć ten kijek i te vlogi będą lepsze. No teraz się z Wami już tak Was przygotowuję poniekąd na to, że w pewnym momencie zniknę. Mówiłam Wam dlaczego. Ale dobra, to na razie to nie o tym. Na razie to trzeba mówić o tym, jakie mam wspaniałe dziecko obok. Słuchajcie. Raz, że z nim rozmawiam. Dwa, nie mogę na nic narzekać. Na nic. No on wszystko je. Je wszystko, co mu ugotuję. On mi pomaga w kuchni. Widzieliście to dzisiaj zresztą, co on robił. Cebulę mi dzisiaj obierał. Wczoraj znalazłam w archiwum na Facebooku film, jak Piotruś był u dentysty. I jak zobaczyłam ten film, to ja mając 37 lat, zaczęte teraz, wstydzę się tego, że ja się potwornie boję tego leczenia. A on wtedy, bo pamiętam, jakby to było wczoraj, pojechałam z nim do Mazowieckiego Centrum Stomatologii do Warszawy. Usiadł sam na fotelu. Otworzył buzię. Wyrwał lekarzowi lusterko, bo chciał sobie sam zęby przejrzeć. Nic nie protestował, jak lekarz mu coś wkładał do tej buzi. Nic. Może kiedyś znajdę to nagranie jeszcze i Wam pokażę. A na koniec ładnie zszedł. Otworzył drzwi i uciekł. taki asior, tak zrobił, tak, po prostu uciekł do drzwi wyjściowych. Dalej nie poleciał, bo wiedział, że jest niebezpiecznie na ulicy, więc o tyle dobrze. Co tam, co jeszcze? Powiedz,
Jestem super chłopak. Bardzo mądry chłopak, no wspaniały po prostu jest, naprawdę, słuchajcie. Ja się bardzo cieszę, że ja go mam. Bardzo się cieszę. A to, że ma autyzm, pieprzyć to za przeproszeniem. Kurde, to mi w niczym nie przeszkadza. To mi wręcz ludzi zweryfikowało. Naprawdę. Ja ostatnio popędziłam jednego takiego, którego myślałam, że mam za wspaniałego kolegę. Okazało się, że no nie, 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 pomyliłam się po prostu. A to w sumie też ta sytuacja wyniknęła dzięki mojemu synkowi poniekąd. Też muszę wam powiedzieć, że mam kilka takich sytuacji w życiu, które dzięki niemu udało mi się załatwić i trzeźwo spojrzeć na świat, na życie. Ja dziękuję Bogu za niego. Bogu dziękuję, naprawdę. Dobra, teraz powiemy o autyzmie. Zerknijcie sobie w komentarze, bo jak skończę tego vloga, to w komentarzu napiszę wam o Fundacji GYM. Fundacja GYM na dniach znowu zorganizuje kongres dotyczący autyzmu. Dalej nic nie wiem. Ja muszę to przeczytać, co fundacja ma w planach i informacje będą w komentarzu. To jest jedna wiadomość. Druga wiadomość. Mój filmik na YouTubie, w którym was proszę o wspólne zaproszenie Pawła Burczyka, aktora, świetnego aktora. Boże, jaki człowiek. No, niesamowity jest po prostu. Do rozmowy na Instagramie. Zdziałał cuda, bo Paweł Burczyk mi napisał, że jutro ustalimy termin. Brawo. Cieszę się strasznie na to. Bardzo się cieszę na tą rozmowę, powiem wam szczerze. Tą pierwszą, którą miałam, tą pomyłkę, znaczy, wiecie dlaczego nazywam ją pomyłką? No po prostu, no znacie tą historię, że się pomyliłam na Instagramie, myślałam, że gadam na żywo, a okazało się, że to była rozmowa prywatna przez kamerki. Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie wiem. Jak to się stało? Ale wtedy było tak fajnie, tak się super z nimi rozmawiało, bo to jest małżeństwo, Olimpia i Paweł Burczyk. Oboje są super, po prostu. No dobrze, mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie kciuki za to, żeby ta rozmowa doszła do skutku. Czy jeszcze chcemy coś powiedzieć o autyzmie? Na dzisiaj już nie. Będzie nas tylko coraz mniej, bo mnie naprawdę, mój defekt bardzo, bardzo, że tak powiem, no nie daje mi żyć. Wy mówicie mi, że wam to nie przeszkadza, ale mi to przeszkadza, także musicie zrozumieć. Na koniec powiem wam szczerze, bardzo się cieszę z tej mojej takiej komunikacji z moim syneczkiem, że jest coraz piękniejsza. Teraz na przykład sobie oglądaliśmy Słońce, Lato, Zabawa, tam jakiś koncert i grało disco polo zespół Boys. On tańczył ze mną. Jak on pięknie tańczył, jak nawiązywał wzrokowy kontakt. Słuchajcie, ja wam teraz powiem papa, bo ja chcę być z moim syneczkiem, ja chcę przeżywać te piękne momenty z nim i chcę być w tym kontakcie, zatapiać się w tym i żyć. Pa, kochani.